Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale, witam was w nowym vlogu, w nowym lazy vlogu, w którym dalej pokazuję wam moje poczynania, jeśli chodzi o remont. Może trochę będzie mniej z remontu, nie wiem, zobaczymy, powiem, że ja sama nie wiem, co to jest za vlog. Po prostu go rozpoczynam, bo uwielbiacie vlogi. Musiałam zamknąć okno, bo mi pies szczekał za oknem jakieś. W każdym razie opowiem wam historię, która mi się przed sekundą zdarzyła. Nadal mi bije serce strasznie. Wracałam ze sklepu, zdejmowałam maseczkę i wypadła mi jedna słuchawka. I jakby stwierdziłam, okej, okay, dobra, przynajmniej wiem, że teraz mi ona wypada. No bo właśnie miałam muzykę, wzięłam jedną słuchawkę, nie wzięłam pudełka, nie wiem. Wyszłam po prostu na chwilę do najbliższego sklepu. Wiecie, upadła mi, wzięłam jedną słuchawkę w uchu, nie miałam pudełka, nie miałam nic więcej. I słucham sobie muzyki. No i w pewnym momencie właśnie zdejmując maseczkę, wychodząc ze sklepu, po prostu musiałam strącić tego AirPodsa i muzyka mi przestała lecieć. Więc jakby wiecie, na początku się uspokoiłam, okej, okay, wiem, że w tym miejscu, zapamiętam sobie samochód, przy którym to było, okej, okay, to pochyliłam się nad tym samochodem, patrzę, nie ma. To stwierdziłam, okej, okay, to może na lewo upadł, tam były krzaczory straszne. Stwierdziłam, okej, okay, ale dupa jak upadł w te krzaczory, bo nie wiem jak to wyjmę, ale dobra, szukam w tych krzaczorach, patrzę, no nie ma. Ale byłam jeszcze z torbami, z zakupami, bo miałam jeszcze kupić coś tam i coś tam. I miałam w dwóch rękach torby, więc też ciężko mi się szukało, więc tak, poszłam do domu, odniosłam to. Odniosłam zakupy i pobiegam z powrotem tam szukać. Patrzę. Już zaczęłam sobie instalować aplikację w ogóle, bo jest taka aplikacja, która odnajduje słuchawki, ale oczywiście ja bardzo mądra wcześniej się za to nie wzięłam. Ale nadal byłam na Bluetoothie połączona z tym, wiecie, z tą słuchawką, więc stwierdziłam, że okej, nie będzie źle i jakby może to jakoś uda mi się sparować. Ale w końcu wyszło na to, że poszukałam na jeszcze kolejny, tak się poturlała, dwa samochody dalej w ogóle i znalazłam, ale patrzę, że leży tak totalnie na samym środku, wiecie, jak stoi samochód, to pod samochodem tak na środku. Jedną ręką nie mogłam, wczołgałam się tam, to głowę miałam za dużą, żeby tam się wczołgać. To wzięłam nogą, tak popchnęłam nogą, nogą też nie dosięgałam, aż w końcu jeszcze głębiej się wciągnęłam i nogą nie chcąc, to kopnęłam nogą jeszcze głębiej, więc byłam w jeszcze większej dupie, więc poleciałam znowu do domu, wzięłam kija, biegłam przez ten cały kawałek z kijem. Ludzie się na mnie patrzyli jak na psycholkę. No po prostu biegnąłam, no może nie biegłam, no szłam, bo już byłam zbyt zmęczona i przerażona sytuacją. Ale bałam się, że wiecie, że ten samochód ruszy i mi przyjedzie tą słuchawkę. Albo że, no, że ktoś zabierze, co się nie bałam, no bo po pierwsze po co komu jedna słuchawka, a po drugie była tak głęboko wsadzona pod tym samochodem, że nikt chyba raczej by nie mógł jej wyciągnąć. No chyba, że ktoś wyższy ode mnie z większymi rękami. Dobra, w sumie mógłby, ale w każdym razie zaczęłam sobie instalować tą aplikację, ale nie miałam internetu. Więc dobra, wzięłam tego kija, pobiegłam tam. I kijem wreszcie wysunęłam. Ludzie się na mnie patrzyli jak na złodziejkę jakąś, mam wrażenie, jakbym chciała co najmniej, nie wiem, przebić opony w samochodzie, albo, nie wiem, grzebać komuś w samochodzie, a ja po prostu próbowałam wyciągnąć tą słuchawkę. I w końcu z tym kijem wyciągnęłam, podniosłam się, patrzę, tam ludzie idą i takie, co ona robi? No, ale w każdym razie moral z tej historii jest taki, uważajcie na swoje AirPods zdejmując maseczki. Ja się dzisiaj pomalowałam, zrobiłam sobie brwi na mydełko, bo po prostu nagrywałam dla was film, więc tak. Dobra, kochani, jesteśmy z Laurą i w ogóle jest kolejny dzień, już kolejny, nie wiem, czy dwa dni minęły, ja sama nie wiem, co się dzieje, ale jedziemy z Laurą do galerii, ja za chwilę się spóźnię, więc chciałam wam tylko pokazać moje włosy po glucie lnianym, zobaczcie, jakie są mega poskręcone, nawet na grzywę sobie delikatnie nałożyłam i też jest taka mega poskręcona, mam po prostu takie grube fale, zobaczcie, jakie są teraz pod cycki, więc mega się skróciły, więc tak jak wam mówiłam, teraz dopiero widać różnicę, jakie ścięłam, bo jak było proste, no to się wydawało długie. Ale tak naprawdę to są dosyć krótkie. Dobra, kochani, więc tak prezentuję się moje włosy od tyłu po glutku lnianym. Mam wrażenie, że one się z nim naprawdę bardzo lubią i mega podoba mi się ten skręt, bo po niczym innym nie mam takiego mocnego skrętu. W sensie może da się jego wydobyć w jakiś inny sposób, ale po prostu go jeszcze nie odkryłam. Więc jak na ten moment moim ulubionym stylizatorem do włosów jest właśnie glutek lniany. Zobaczcie, one są takie fajne. Są takie fajnie poskręcone i strasznie mi się podoba. Może są delikatnie napuszone, ale ja mam tak naturalnie, nie wiem, czy da się je bardziej wygładzić. Wolę, wiecie, mieć loki, delikatny puch, niż po prostu jakieś takie falowanie, nie wiadomo co. Dobra, kochani, więc właśnie odebraliśmy paczkę z paczkomatu i przyszła moja mata do ćwiczeń. Zamówiłam sobie na Allegro za jakieś 45 zł, więc myślę, że spoko cena jak za matę, a zobaczcie, jaka ona jest gruba. Wydaje mi się, że wystarczająco, otworzy ją. No i co, dzisiaj to już może nie, bo jestem zmęczona strasznie po tych zakupach. W ogóle haul zakupowy już mogliście oglądać na moim kanale. W każdym razie jest grubiutka. Nie podam wam linka, ale tam miałam chyba najwięcej dobrych opinii. Myślę, że tam, no myślę, że znajdziecie. Wpiszcie coś takiego
to gdzieś tam na Allegro powinna być i musi mieć dużo dobrych opinii, bo czytałam i właśnie podobno super, więc będę już niedługo z Ewą Chodakowską ćwiczyć na tej macie. Ej, dobra kochani, więc ja robię wielkie sprzątanie szafy. Tutaj już posprzątałam tą część, tam na górze tą półkę opróżniłam, bo tam miałam jakieś niepotrzebne rzeczy, ale tutaj sobie poukładam, na początku mam kurtki, jakieś tutaj jeansowe, sweterki i tak dalej, później się tu zaczynają jakieś bluzy grubsze, jakieś sweterki, sukienki dłuższe, takie sukienki na ramionczka i później jeszcze tam na końcu mam koszulę, więc tak mam to poukładane. A jeszcze zobaczcie, tutaj na końcu mam nawet sukienkę z komunii, więc w ogóle nieźle tam się dzieje. A jeszcze tam w ogóle, o tu, to żółte, co widzicie, to jest tło do nagrywania, z którego chyba nigdy w życiu nie skorzystam, ale że tu już od kilku lat. No ale w każdym razie posprzątałam tą część, teraz muszę się zabrać za to, bo zobaczcie, jak to mam porozwalane. A ja w każdym razie przychodzę do Was z update'em, ale mam brudne lustro, o wow, ale w ogóle mam na ręku gumki, bo jeszcze takie gumki kupiłam, w ogóle tego Wam w Holo nie pokazywałam, ale w New Yorkerze kupiłam za jakieś 13 zł, ale bardzo ładne. W ogóle mam jakąś dziwną sukienkę, znalazłam taką, bardziej taką, wiecie, na działkę czy coś, ale założyłam ją tak na przepale, na szybko. W każdym razie moje włosy kochają kurtkę lnianego, ale no nie o tym. Nauczyłam się wiązać takie, no, jak to się nazywa? Chustki. Kupiłam tą chustkę, co nie? Ale ona jest za wielka, okazało się. I taką pożyczałam sobie od mojej mamy. Tutaj ją sobie zawiązałam. Pozdrawiam Olę, która mi robiła tutorial na wiązanie tego. I nauczyłam się już mniej więcej. Wygląda w tym dziwnie bardzo. W ogóle kiedyś mi się ta moda totalnie nie podobała, a teraz mi się zaczęła podobać, ale nie wiem, czy to w ogóle do mnie pasuje. W sensie, wyglądam tak dziwnie. W ogóle syf tutaj... Patrzcie na to, co tu się dzieje. Tam wszędzie, już trochę to ogarnęłam. Tu mam takie stroje kąpielowe, a tu miałam kupę rzeczy do wyrzucenia. O, ja wam pokażę to. To jest. Zrobiłam taki przygląd szafy, że cała ta torba jest wypełniona rzeczami do... Trzeba to jakieś jeszcze miśki wrzuciłam, ale jakieś... O, zobaczcie, nawet rękawiczki, znalazłam jakieś bluzy, bluzki, wszystko to... Zobaczcie, to jest taka gigantyczna torba wypełniona rzeczami do oddania. W każdym razie tutaj włożę, lepiej będzie widać. Dajcie mi znać, czy ja w ogóle z tym dobrze wyglądam i jaki kolor tego. W sumie chciałabym czarny, bo ja nie lubię jakichś takich zarzastych, więc w sumie... Albo gdzie mogę kupić jakieś takie mniejsze w rozmiarach te chustki, właśnie głównie w kolorze czarnym, bo w sumie tylko czarne mi się podobają. Jeszcze wiecie, tak nie do końca do mnie przemawia to wszystko. Dobra kochani, mega, ale to mega się cieszę, bo przyszła do mnie paczka od Carpatry i zamówiłam sobie dwa stroje do ćwiczeń, więc już tutaj z Wami otwieram. Czekajcie, mam nożyczki, będziemy otwierać, bo jestem bardzo ciekawa, jak one wyglądają. Dobra, już rozcięłam i uwaga. Na początku taki pudrowo-różowy strój, takie rozciągliwe leginsy i taki stanik do ćwiczeń. To jest w tym kolorku. Tutaj macie rozmiar XS i jaki to jest kolor. I to wzięłam, leginsy wzięłam w rozmiarze S, ale zaraz zobaczę, mam nadzieję, że wszystko będzie na mnie dobre. Bluzkę taką na długi rękaw, czarną, z takim tutaj wiązaniem na dole. Wszystko lepiej zobaczycie na mnie, ja to za chwilę przemierzę. Tak to wygląda. I jeszcze tutaj mam czarne dresy. Więc tak prezentuje się pierwszy strój. Jest on, jak widzicie, taki różowiutki. Bardzo, bardzo podoba mi się, jak on leży. Jest naprawdę super wygodny. Tutaj nic mi, wiecie, nigdzie nie pije. Jest bardzo wygodnie. Mamy taki staniczek, on jest tutaj bez żadnych usztywień. Jest taki po prostu luźniutki, więc w sumie fajnie, bo jest naprawdę w nim wygodnie. Wiecie, nic tutaj też nie pije, po prostu jak takiej zwykłej bluzce. I leginsy, uwielbiam leginsy. Uwielbiam leginsy z wysokim stanem. I tutaj też wszystko bardzo ładnie wygląda. Jestem strasznie zadowolona. Ja już wiecie, tak jak Wam mówiłam, ćwiczę od początku kwarantanny, więc z mojej figury jestem coraz bardziej zadowolona, ale nie przestaję ćwiczyć, bo po prostu ostatnio straszną przyjemność mi to sprawia. I tak aktualnie prezentuje się moja sylwetka. Mam wrażenie, że tutaj w ogóle już się jeszcze większe ścięcie w talii mi się robi. Nad moimi pośladkami cały czas pracuję. No i... I tak, ale najbardziej mi właśnie zależy na brzuszku, więc, więc wiecie, po prostu chcę, żeby tutaj się zrobiły, bo jak na razie mięśnie, żeby były bardziej zarysowane. No, taki mam cel, tam za mną moja mata do ćwiczeń. Strasznie się cieszę, serio, nawet do paznokci mi pasuje. Dobra kochani, więc kolejny strój do ćwiczeń prezentuje się tak. Strasznie podoba mi się ta koszulka. Jest ona taka króciutka i tutaj ma takie wiązanie, nie wiem, czy to dobrze widzicie, chyba tak. Taki jakby na krzyż. Cała czarna tutaj ze znaczkiem Carpatry i dresy również w takim samym stylu, całe czarne tutaj ze znaczkiem białym. Tutaj oczywiście mają ściągacz, można sobie zawiązać, więc wiecie, nie spadają mi ani nic, co się często zdarza, więc po prostu super. No i na nogawkach to też bardzo lubię, mają ściągacze. Więc to naprawdę moim zdaniem idealne. Bardzo się cieszę, że wybrałam takie rozmiary, bo są super. Bo i to jest XS-ka i z tamtego stroju
Też, tylko leggingsy są stamtąd S, a tak to wszystko mam XS-ki. Dobra kochani, więc ogólnie chciałam wam jeszcze tylko powiedzieć, za chwilę będę się brała za trening, że na kod ASIALIFE macie minus 20% na wszystko i ten kodzik łączy się z innymi promocjami, więc myślę, że bardzo spoko, 20% to jest naprawdę sporo, więc jak chcecie coś sobie zamówić, to macie kodzik ASIALIFE. Kochani, ja sobie zdaję sprawę z tego, że wyglądam jak paruwa i wyglądam mega śmiesznie, robiąc te ćwiczenia. O, wow, zobaczcie moje włosy. Naprawdę ten skręt jest wydobyty, więc strasznie się cieszę. Tak jak mówię, wyglądam mega głupio, robiąc te ćwiczenia, ja wiem. Ale po prostu stwierdziłam, że może kogoś zmotywuję nimi. Wszystkim ja na razie mam pomalowane tylko brewki. Resztę pomaluję później, ale w ogóle moja twarz się trochę ogarnęła i już mam tylko ślady po kroskach. W każdym razie dzisiaj jadę do Laury na nocowanki. Już nie będę wam tego nagrywać, nie będę brała w sumie ze sobą chyba nawet aparatu. Mam te ogrodniczki z ostatniego filmu, więc nie pytajcie skąd są, bo wszystkie nowe ciuchy pokazywałam w poprzednim holu. W każdym razie chciałam wam powiedzieć o moich wczorajszych skminach życiowych. Wczoraj miałam taki dzień troszeczkę załamki, bo moja mama mi powiedziała właśnie, że matura z WOZU to jest najtrudniejsza matura i że rozmawiała z kimś tam, no i w każdym razie trzeba znać wszystkich prezydentów, premierów, ministrów i tak dalej, wiecie o co mi chodzi, z całego świata i w ogóle jest mnóstwo wydarzeń, nie tylko historycznych, trzeba też znać, czy tak powiem, może nie tyle geografię, co no, trzeba się znać na mapie, ze mną to jest trochę z tym problem, bo ja w podstawówce tylko kolorowałam w sumie mapki. No i generalnie z geografii jestem strasznie słaba. Poza tym historia, tam jest mnóstwo dat na WOS-ie rozszerzonym. I jak wiecie, jestem na profilu polwos.ang. No i polski i angielski jak najbardziej chcę rozszerzać, ale z WOS-em... Próbowałam z moją mamą zrobić rozszerzoną maturę z WOS-u. Ja wiem, że to jest dopiero pierwszy rok i że jeszcze nie wiem tych wszystkich rzeczy, ale jak ja na to spojrzałam, to stwierdziłam, że ogólnie moja mama stwierdziła, że się do tego nie nadaje, bo tym się trzeba interesować. To jest taki przedmiot, którego się nie da wykuć, wiecie, usiąść i wykuć. Tylko po prostu trzeba się interesować polityką, trzeba wiedzieć, co się dzieje na świecie, trzeba czytać wszystkie wiadomości i tak dalej. Ja się po prostu tym nie interesuję. Przez ten rok, pomimo tego, że mam bardzo fajnego pana od WOS-u, to szczerze mówiąc niewiele się nauczyłam. W sensie, może się nauczyłam sporo, ale to mi strasznie szybko wypadło z głowy. Poza tym, no, jakby trzeba wiedzieć o wiele więcej, trzeba w tym siedzieć, trzeba się tym interesować, trzeba mieć własne zdanie na każdy temat, trzeba znać się na gospodarce i tak dalej. To jest moim zdaniem, no nie wiem dlaczego ja wybrałam ten WOS, szczerze mówiąc chyba tylko dlatego, że nie lubię historii. Ale powiem wam, że chyba łatwiej było mi się nauczyć tej historii niż WOS-u. Ale nie wiem, po prostu miałam straszne rozkminy i właśnie stwierdziliśmy z moją mamą, że muszę jakby chodzić na ten WOS, mając jakiekolwiek oceny, po prostu żeby zdawać tego rozszerzonego WOS-u, ale sama przygotowywać się do rozszerzenia jakiegoś innego przedmiotu. No i tak właśnie rozkminiałyśmy. Biologia się nie nadaje, bo biologia jest strasznie ciężka, nawet dla mnie na podstawie i kiedyś lubiłam biologię, teraz nienawidzę. Geografia tym bardziej, tak jak wam mówiłam, nic nie mam z geografii. Chemia. Ostatnio troszkę polubiłam chemię. Chemia jest do nauczenia się. Chemia potrafi być przyjemna, jak się rozumie, ale musiałabym też strasznie dużo nadrabiać i to nie jest jednak takie proste, jak mi się wydaje. Wiem, że chemia rozszerzona to jest totalnie inny poziom niż chemia podstawowa. No co mi pozostaje? Historia też absolutnie, bo się też nie nadaje. No i nawet nie wiem, co mi jeszcze, jaki przedmiot mi jeszcze zostaje, ale w każdym razie moja mama wymyśliła mi, żebym rozszerzała hiszpański. I wiecie, ja na razie to niewiele bardzo umiem z tego hiszpańskiego. Coś tam się uczyłam w podstawówce, ale wiecie, teraz jestem na jakby znowu od podstaw na tym hiszpańskim. W tej szkole jakoś tak wyszło. Chociaż teraz też nie mogłam się przepisać do tej lepszej grupy i trochę wiecie, więcej po prostu nadrobić przez wakacje to, co oni już potrafią, bo wiecie, my jeszcze nie potrafimy robić w sumie zdań, a oni już mają czasy, więc troszeczkę bym miała problem z nadrobieniem tego. I w ogóle nie wiem, czy tak można, że jakby rozszerzać dwa języki obce, wtedy bym rozszerzała polski, angielski, hiszpański. W sumie są takie klasy językowe, które tak robią, tak mają, więc chyba tak się da, ale nie wiem, na jakie studia mogłabym potem iść. Dajcie mi znać, jeśli się orientujecie, bo ja szukałam w ogóle już studiów dla siebie. Ja wiem, że to jest może dziwne, że ja o tym myślę teraz już i że może, wiecie, mam jeszcze dużo czasu, mam 3 lata.
Ale chodzi o to, że jeśli mam zrezygnować z tego WOS-u i zacząć na własną rękę uczyć hiszpańskiego, to trzeba już znaleźć korepetytorów i tak dalej. Ja przez wakacje muszę uzupełniać ten materiał, chociaż tak mi się nie chce strasznie. Ale no, to jest jakiś pomysł, żebym właśnie wzięła się za ten hiszpański. Tylko wiecie, ja bym przez 3 lata musiała się praktycznie biegle nauczyć mówić po hiszpańsku. No plus jest taki, że mi szybciej wchodzi nauka języków niż takich innych przedmiotów, ale i lubię się całkiem uczyć języków. No ale i tak jestem troszeczkę leniuszkiem i nie chcę mi się tak ciągle uczyć. A w 3 lata musiałabym się nauczyć hiszpańskiego tak jak angielskiego, bo to byłoby na tym samym poziomie. Więc nie wiem, dajcie mi znać, czy macie dla mnie jakiś może pomysł. A w ogóle może zrezygnować z tego WOS-u i rozszerzać tylko 2 przedmioty, polski i angielski. Tylko nie wiem, czy wtedy jakiekolwiek studia publiczne by mnie przyjęły, bo wiecie, no prywatne, no myślałam nad prywatnymi, ale kurde, jak tak sobie myślę, to nie chce mi się wydawać tyle pieniędzy na studia prywatne. Ja wiem, że to jest chore, ja mam dopiero 16 lat, ja mam jeszcze 3 lata, ale po prostu muszę teraz podjąć jakąś decyzję, bo chciałabym iść coś w stronę psychologii biznesu, może marketingu, może w ogóle psychologii, ale na to jest strasznie dużo chętnych. Myślałam też nad zarządzaniem, ale poczytałam, że jest strasznie dużo matematyki, więc to też nie dla mnie. A właśnie matfiz to też totalnie, nie, absolutnie mogłam tego rozszerzać, ledwo na matmie podstawowej właśnie muszę wziąć korepetytor sobie z matematyki na następne lata, bo jest porażka z moją matematyką. Ale no, ważne, żeby zdać maturę, wiadomo. Ale na jakieś potem studia, no chcę zdać ją z takich przedmiotów. W ogóle dajcie mi znać, jak macie jakąś sprawdzoną stronę, gdzie ja mam znaleźć sobie studia publiczne w Warszawie, jakie jakby przedmioty muszę mieć, jakie przedmioty muszę napisać na maturze rozszerzone, żeby się dostać na dany kierunek studiów. Bo ja tego wczoraj szukałam i siedziałam na tym parę godzin, ja nie mogłam je znaleźć, nie wiem, nie potrafię się poruszać po tych stronach, tych uniwersytetów, tych uczelni wszystkich. Ja, to jest dla mnie jakiś za wysoki poziom. W ogóle teraz wyglądam taki bobasek, bez makijażu i w ogóle w jakiejś ogrodniczkę różowej kurze szuleczce i rozmawiam tutaj z wami o studiach i w ogóle o mojej przyszłości, ale naprawdę miałam wczoraj takie rozkminy, stwierdziłam, że się z wami podzielę tym. No i nie wiem, troszeczkę nie wiem co mam zrobić, w ogóle ze sporym opóźnieniem wchodzi ten vlog, więc pewnie jak go dodam, to już pewnie będę się sama z siebie śmiała. Ale... o, deszcz znowu leje. No, ale nie wiem, totalnie nie wiem co ja mam zrobić. Ej, w ogóle wyglądam taką młodszą w tych ogrodniczkach. Jak macie dla mnie jakieś rady, coś, jak mam... co mam zrobić ze swoim życiem, czy mam olać na hiszpański, rozszerzać 2 przedmioty, czy mam się uczyć na własną rękę hiszpańskiego, czy to mi się w ogóle przyda, czy są takie jakby kierunki, które potrzebują 3 rozszerzonych języków, tak jakby... No dajcie mi znać. Może się na tym znacie bardziej, głównie starsze ode mnie osoby. Ej, kochani, powiem wam, że zapomniałam w ogóle, że nagrywam tego vloga, w sensie w ogóle... Nie wiem, nawet nie wiem jak ja mam wam to wytłumaczyć, ale po prostu zapomniałam, że nagrywam vloga. Cały dzisiejszy, no może cały to przesada, ale większość dzisiejszego dnia robiliśmy mi zdjęcia na Instagrama i jakby łaziliśmy po jakichś krzakach, pewnie mam masę kleszczy, bo szukaliśmy odpowiedniego drzewa do mojego zdjęcia, nie wiem czy jakie to wstawiam, to te zdjęcia już są, czy jeszcze nie, zobaczymy. Możecie wbić na mojego Instagrama asia.live10 i obczaić co tam jest, a co nie. No, w każdym razie, wiecie, niby kilka zdjęć na Instagrama, a roboty naprawdę dużo, bo jakoś ostatnio jestem coraz bardziej krytyczna wobec siebie i wiecie, nic mi się nie podoba, tutaj niby już dobrze, ładnie wyostrzone, to moja mina jakaś dziwna, tutaj coś, tutaj, no po prostu słabo, słabo. Ale chciałam wam jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie o włosach. Mam nadzieję, że nie macie dosyć tego tematu, bo ja nadal nie, ja chcę się dowiedzieć jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzisiaj otwieram maskę z babuszki, którą pokazywałam wam w filmiku o kosmetykach do włosów. Był to haul z stronki seniorita.com.pl. No i właśnie stamtąd mam tą maskę i z tego co znalazłam i tutaj już sobie opisałam, to jest ona proteinowa. No więc ogólnie moje włosy są przehumektantowane z tego co wiem, ale właśnie sprawdzimy, czy proteiny na nie dobrze działają. Wszyscy polecają tą maskę z babuszki, więc tak, to jest ta jajeczna. Więc kochani, mogę wam tak szybko pokazać moją outfitik, mam taką zwykłą białą koszulkę z Sinseya i w sumie spódniczkę też z Sinseya, taką czarną, dopasowaną, zwykłą i taki szybki, prosty outfit do kościoła. A teraz będę testować ten oto produkt właśnie z Seniority. Bo wcześniej wam nagrywałam właśnie, że niedługo będę testować maskę do włosów, ale to może już w kolejnych vlogach się to zabierzemy, bo jestem jej bardzo ciekawa, ale teraz stwierdziłam, że w tym vlogu jeszcze zdążymy przetestować sobie ten spray do włosów z Joanny. On ma dawać jakiś blask i układać fryzurę. No i oczywiście, wiecie, ten filtr UV zawiera, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ale z racji tego, że moje włosy przez deszcz i w ogóle te burze, które teraz wszystkie były, trochę zmokłam, są takie jakieś dziwne,
Taki jakby trochę wysuszony, no nie wiem, w każdym razie może trochę blasku im dodam tym kosmetykiem, więc razem z wami może go teraz przetestuję. Mam nadzieję, że tutaj jest dobry kadr i wszystko ładnie zobaczycie. No ale dobra, tutaj jest rozpylać odległości 15-20 cm na włosy suche lub lekko wilgotne i układać fryzurę. Myślałam też nad przetestowaniem tego kremu z Marion, bo wiele z was pisało w ogóle, że to jest spoczko firma i że tam jeszcze jakiś kosmetyk z tego polecać, jakiś spray, więc może jeszcze w przyszłości coś zakupię z tego Marion, ale jak na razie wiecie, to ile mam kosmetyków do włosów, to jest jakiś hit. W każdym razie to może kiedy indziej, bo stwierdziłam, że na razie w sumie na te upalne dni przyda mi się ten spray z filtrem UV. No i co? Psikam. O wow, jak ładnie pachnie, ej, nie spodziewałam się. Powiem wam, że nie wiem nawet jak pracować z takim produktem, więc po prostu będę sobie według uznania te włosy układać. Bardziej bym chciała po prostu, żeby one nie były takie spuszone. Już jest późno, więc w ogóle nie wiem czemu to robię teraz przed spaniem, ale chciałam to z wami przetestować. O wow, ej, ja nie wiem czy wy zobaczycie to co ja tutaj widzę, ale takiego błysku to ja się nie spodziewałam. Wiecie, zwykle takie produkty, które mają napisane nadają włosom błysk, coś tam nie działają, albo przynajmniej ja nie widzę efektów. A tutaj naprawdę, czekajcie, jeszcze na tą stronę troszkę psiknę. No wiecie, to nie jest jakaś pianka do modelowania loków, więc loków to mi to nie podkreśli. Nie wiem czy wy to zobaczycie, ale ja widzę jak one się błyszczą. Opatrzcie na przykład te kręciołki. O, to jest w ogóle mój... Ten kręciołek jest super. Wygląda jakbym go zrobiła lokówką, patrzcie. To jest serio, w sensie serio to są moje naturalne loki, a na przykład ten wygląda jakbym go zrobiła lokówką. Ale zobaczcie jaki on się błyszczy ładnie. O wow. Ej serio, ostatnio kocham moje włosy, naprawdę. Można się polubić kręconymi włosami. Zobaczcie jaki kręciołek, no jak od lokówki. I teraz po tym sprayu są rzeczywiście nabłyszczone i wyglądają tak jakoś zdrowo, nie wiem, promiennie. W sensie, wiecie, jestem też doświetlona trochę bardziej światłem, więc wiadomo, to też od tego trochę zależy. Ale ja widzę, jak się na nie patrzę, wyglądają jakby były takie nawilżone. Naturalnego połysku, no powiem wam, że takiego efektu się nie spodziewałam. To jest produkt za jakieś około 10 zł, a ja widzę po nim efekty, więc jestem w szoku. W każdym razie chciałam już zakończyć tego vloga. Tutaj, z moimi włoskami, z których się bardzo cieszę. Chciałam z wami pożegnać, bo ten vlog już trwa za długo. Jeśli wam się spodobał, stawiajcie kciuki w górę i widzimy się już niedługo w kolejnych filmikach na moim kanale. Pa, pa!